Cześć Boże. Bardzo mnie w tym słowie dzisiaj porusza ostatnie zdanie, zdanie o tym, że Jezus jest tym, który przyjął na siebie nasze choroby, jest tym, który nosił nasze słabości. Myślę sobie, że nosić czyjeś słabości to znaczy mieć w nich współudział. Kiedy ktoś nosi Twoje słabości, to jednocześnie przekonuje się tak naprawdę, czym one są, ile ważą, jak bolą. Nosić czyjeś słabości to po prostu wejść w świat cierpienia, w świat trudu, który ta osoba ma. I myślę sobie, że na tym między innymi polega prawdziwa przyjaźń, że człowiek, którego dopuszczam do swojego życia, jest chętny do tego, żeby nosić moje słabości, żeby je przez jakiś etap życia mojego razem ze mną nieść. Kimś takim też jest Bóg. Nie jest kimś, kto je znosi, kto sprawia, że wyparują tak, o, tak chcielibyśmy tak, nie? On tak nie robi, ale jest kimś, kto je nosi. Nie znosi, ale nosi. I warto dzisiaj pomyśleć o tym, że jeśli z jakiegoś powodu jest mi źle dzisiaj, to jest obok mnie Bóg, który razem ze mną to niesie, bo wie, że dam radę i wie, że z tego może coś dobrego wyjść. Twój Bóg niesie razem z Tobą Twoją słabość. To tyle. Dzięki za wysłuchanie tego shorta ewangelicznego. Pozdrawiam gorąco w tej chwili z Warszawy. I do usłyszenia, do zobaczenia znowu kiedyś. Z Bogiem.